Ucieczka z Alcatraz. Jest koncepcja, jest idea. Na razie nie brykają. Witajcie. No i znowu nastał kolejny dzień. Ja nie wiem, co te dni tak szybko lecą. Macie jakieś pojęcie? Kolejny dzień przynosi kolejne wyzwania. Dlatego życie jest tak piękne. Życie przynosi nam nieoczekiwane zwroty akcji. A ja wam zaraz pokażę oczywiście. Ta akcja już była u mnie, ale się powtórzyła. Dlatego przejdźmy się na ogród. Zapraszam was wszystkich na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Pozdrawiam Barbarę. Pozdrawiam Wiesię, Cecylię i jeszcze kogoś tam nie pozdrowiłem chyba. Czeczen, ja ciebie też pozdrawiam. Oczywiście nazwałem ciebie Tomaszem ostatnio. To były pozdrowienia dla ciebie. Także gorąco się tam trzymajcie. No lecimy z tym króciutkim dzisiaj odcinkiem, dlatego że wczoraj normatywny czas pracy został wielokrotnie przekroczony. A, patrzę, co tutaj piasek robi. A to przecież z desek piasek się nasypał. Bo jak przywieźli ciężarówką te deski i ten piasek, to na deskach był piasek. Mówię, co tu chodzi? Jak to człowiek zna każdą swoją dziurę na swoim podwórku, nie? Nawet na takie coś zwraca uwagę. No dobra, idziemy na ogród. Także zapraszam na odcinek Ucieczka z Alcatraz. Trzymajcie się. Nara. A co tu się dzieje? A jak to jest? A co tu się stało? Kurde, wolność tamku w swoim domku. Proszę bardzo. Jaka wyżera dzisiaj jest? Ale to wyżera tylko, kurde, no wiatr tu wieje. Wyżera tylko jest tutaj dla kur. Ale zaraz może być wyżera dla psów też. I tak to wygląda, moi drodzy. Normalnie ucieczka z Alcatraz. Kury, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Kogut, co to za ucieczka jest? Ciekawe gdzie? Gdzie jest? O, zobaczyły mnie! 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Wszystkie 10. Idziemy zobaczyć gdzie? Gdzie nastąpił jakiś wyciek? Gdzie to mógł nastąpić wyciek? Powiedzmy sobie, że to jest w tym samym miejscu, w którym to było, tak? Czyli na końcu korytarza. Nasze trytytki nie przytrzymały siatki. A mówiłem, żeby zrobić. To dobrze. To nie, znowu trytytkami to przywiązałeś. Znowu to trytytkami przywiązałeś. No i proszę bardzo, proszę bardzo. Co tutaj stało się? No nic, postaram się je tutaj zagonić. Prawda. Najprawdziwsza prawda. Kurde, co to jest? O, jeden orzech już obrodził. Proszę. No ale oczywiście to jest. Orzech, który
Teraz. Czorny, czorny. A zobaczcie, dziurka jest. Widzicie dziurkę, nie? No już jest do niczego ten orzech. Młode drzewko, posadzone 3 lata temu, jak się nie mylę. No ale to drzewko jest małe, może w następnym roku popryskamy, to zobaczymy, czy jest jakiś efekt, żeby ten orzech był zdrowy. A kury? Kury są dwa warianty. Musimy kury tutaj zagnać albo tędyk. Chyba tędyk będzie łatwiej. Tu, przez nasz ten. Przez nasz kanał. Otworzymy tutaj kurnik. Wszystkie na swobodzie. Ciekawe, jak one długo tu. Wszystkie na swobodzie, a żadna jajka nie zniosła. Nie, jest. Jedno i drugie. Dobra, niech leżą. Też spore jajca. No dobra. Idziemy za nimi. Trzeba wziąć jakiś kijaszek długi, żeby je prowadzić do celu. Takie to nasze kurki. O! Coś tu weźmy w ręce, jakieś siekierę czy coś. Coś lekkiego. Tu nic takiego nie ma. A jest, dobra. Jest kijaszek. Kurde, aż szkoda, by sobie pojadły jeszcze, co? W sumie to by można psy ten zamknąć na chwilę. Co wy myślicie na tym, żeby zamknąć psy? Niech sobie pojedzą. A psy tam i tak w domu posiedzą 2-3 godziny, nie? Jak wy myślicie? No może tak, nie będziemy ich zaganiać na siłę. 2 godziny, półtorej im damy, a psy sobie posiedzą w domu. No bo ja nie mogę na nie patrzeć i obserwować, co się z nimi dzieje. Ja nawet nie wiem, o której godziny one tutaj sobie chodzą. Damy im trochę czasu i ten. No i później je zagonimy. Niech sobie pojedzą. Jest w czym. W sumie to można by... Bym musiał tutaj zrobić jakąś bramkę. To nie jest taki głupi pomysł, żeby one się nauczyły wychodzić, a ja psy bym też zamykał na jakiś czas. Te 2 godziny by mogły sobie tutaj przecież pobrykać, nie? Zawsze. No, zobaczymy. Jest koncepcja, jest idea. Na razie nie brykają. Powiem tylko, żeby psów nie wypuszczali. No dzisiaj nie jest tak fajnie, jak myślałem, bo jest ten wiaterek i to takie wilgotne powietrze jest, także... Dobrze, wczoraj byliśmy na kanałach. Nie udało się w normalnej temperaturze zrobić ten materiał. Także tak, dziękuję Wam za komentarze oczywiście. Oczywiście materiał nie był pełny, o kanałach by można zrobić z 5 godzin filmu. Różnych szczegółów, tylko macie zarys, jak to wyglądało, jak to pracowało, jak to działało. A my tutaj się skupmy dzisiaj niedużą energią na tej oto betoniarce. Jak tutaj nasza zębatka wygląda? No, wydaje się, że w miarę jest ok. Jak tu nasza farba? Czy ona... A, no elegancko. Wszystko jest suchutkie. Nie ma to tamto. Ktoś napisał, że jak woda będzie się dostawać, to też to łożysko szlak trafi. No w sumie to trafi. W sensie trafi, że to łożysko zacznie rdzewieć, nie? No i prędzej czy później je trafi na pewno. Dlatego coś tutaj wymyślimy na koniec, jak złożymy to.
że uszczelnimy delikatnie, żeby tam woda się nie dostawała. Sama go zaczepiała. Rękawiczki. Dobra, spróbujemy to skręcić jakoś. Może się uda, tylko przejdźmy tutaj troszkę za winkiel, żeby wiatr na mnie nie wiał za bardzo. O, jest. Grzybek nasz jest. Wszystko pasuje do siebie. Tylko, że tak. Jeżeli ja to skręcę, gdzie tu jest dziurka? A dziurki są jednakowo wywiercone. O! Kurde no! Złapało! Dobra. Bym musiał uszczelnić też tutaj, gdzie łożysko wchodzi. To byśmy mogli trochę dać silikonu, przykleić tam do tego. O, i wtedy będzie ok. Już woda. No i oczywiście tutaj po bokach też damy jakiś silikon. Coś znajdę, zaraz idę poszukać. Za chwilę się widzimy. Robak mi to wyszedł, zobaczcie. Znalazłem taką masę bitumiczną. Jeszcze można ją użyć, także użyjemy. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. No palicho, gorzej nie będzie, nie? Przecież jak myślicie? Gorzej nie może być. Źle to już było. Tak, walimy sobie tu. Coś to mi tutaj ciśnienie za duże rośnie. Troszkę musimy to powiększyć dziurkę. O, może będzie lepiej teraz. O, teraz jest idealnie. O. A, też temperatura robi swoje. Nie chcę, trzeba było to rozgrzać. Panie kolego. Dlatego nie chcę to się wyciskać tak. Człowiekowi w kurce jest niby ciepło, a tutaj to nie za bardzo. No dobra. Myślę, że się wycisnęło wszystko tak jak trzeba. Raczej tego nie wybiję już. No dobra. Ale to będę się martwił później, nie? Teraz tu nie ma co się martwić. Dobra. Kurde, jak to było? Nie pasuje. Niby to takie proste, nie mogę sobie poradzić. Kurde, o co kaman? Kurde, na odwrót chyba wsadziłem. No jasne, źle wsadziłem. Czego nic nie mówicie? Yeah. Przecież to nie tu miało być. To miało być tu. Panie. Ja nie wiem, od czego tutaj wy jesteście. Patrzycie się, nic nie krzyczycie, nic nie słyszę. No się coś mi tutaj nie... A tutaj to nie wiem, po co ja to tutaj robię, to... Nie mam pojęcia. Z tej strony to i tak mi tutaj nic nie potrzeba. No dobra.
Nie wiem, po co ja tutaj. Tutaj, po co ja tutaj robię? Że miał problem z wyciągnięciem tylko, tak? Bo to nic tutaj nie daje. Trzeba to wyczyścić. Przecież to nic nie daje. Tu. Jeszcze łożysk nie założyłeś, a już je spieprzyłeś. No jak ona wygląda? Polskie łożysko. Było takie czyste, takie piękne. Pachnące. Nie. Ja to się do niczego nie nadaję. Kurde, no. Masakra. Co wy robicie? Takie pomyłki mogą drogo kosztować nas. Kurde. Nie mogę tego usunąć teraz. To jest najgorsze. A nie chcę, żeby tam się przykleiło, bo stamtąd będzie rzeczywiście ciężko wyciągnąć, nie? Co tutaj rozpuści to świństwo? White Spirit to rozpuści. Popróbujemy. A Jasia mówiła, sfotografuj, będziesz wiedział jak złożyć. Kurde, no ale to takie proste, że nie można fotografować takich prostych rzeczy. Kurde, na kamerę mi leci. Dobra, jesteśmy uratowani. Okej. Teraz mogę położyć. O! Teraz to tak! No trzeba było tak od razu zrobić. Trzeba tu nasmarować. Jeszcze raz. Kurde, jak zrobić to dobrze. Tylko nie przesadź. Okej. Dobra. Czy jesteście pewni? No dobra, ale po co to opuszczasz? Przecież muszę tu jeszcze nasmarować. Czy nie? No dobra, wymyśliłem tak, że tylko tutaj uszczelniamy. Tylko tu uszczelniamy. I co? A później sobie tu uszczelnię te ranty na zewnątrz, bo jak tam uszczelnię w środku, no to już proszę was, na pewno tego nie otworzę. Następnym razem. Nie będzie szans. Znaczy no, otworzyć może się otworzy, ale to będzie dużo komplikacji. Także tutaj tylko rant, gdzie tu o, widzicie? Można śmiało tutaj uszczelnić dookoła i będzie git. Czyli tu woda się nie dostanie i tutaj woda też się nie dostanie i pod każdą śrubę też trzeba dać delikatnie naszego silikonu. A gdzie byście to zaszły? Psst. Paszły tam. Gdzie tutaj? Dobra, przegoniliśmy je. Co za dużo, to niezdrowo. Niech myślam też. No okej, mamy dwie najważniejsze przykręcone. I teraz polecę ze wszystkimi śrubami i zobaczymy się za jakiś czas. No co, wszystko idzie dobrze. Słuchajcie, jedną podkładkę tylko posiałem gdzieś. No i co? Nie mogę znaleźć.
Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Szukałem tu wszędzie. Znajdzie się pewnie, jak nie będzie potrzebna, ale musimy ją coś tu podłożyć, chociaż coś innego. Musimy coś znaleźć zastępczego. No dobra, czas nas goni. Zobaczymy. Zobaczymy. Kurde, ile się naskręcałem tego. Uwierzcie, że naprawdę sporo czasu przeszło od tego momentu, jak się rozłączyłem. Do teraz. Nagimnastykowałem się. Kurde, gdzie kury? Nie mówcie, że kury same trafiły do kurnika. Jak to jest? A mówią, że kura to jest głupia. Nie, nie za bardzo trafiło. Tutaj jest. Coś się odłączyły chyba. No nic, przegonimy je. Przegonimy je. Może wejdą tam. No dawaj, dawaj, dawaj tam. No dawaj, dawaj, dawaj tam. Hop. Poszły, poszły. Tędyk, tędyk. Tam jest kury. Kury, kury. Idźcie, idźcie, idźcie do siebie. Hop. Nie wiem, którędy weszły. Czy weszły tam, gdzie się to rozwaliło, czy weszły tędyk. Ale chyba tędyk weszły, bo widzę, że tu ślady kurze są. No nie wiem. Trudno powiedzieć, ale mądre kury trafiły do tego mimo wszystko i tak muszę tam zabezpieczyć to jeszcze dzisiaj. Ale co mam zrobić pierwszego? Podkładki szukać, czy tam trzeba zabezpieczyć, póki się ciemno nie zrobi. Tu. Tu też nie ma tego typu rzeczy. A tu? Tu. O, coś tu jest. Kurde, chyba będzie dobra. Ale fart. Ale fart. Będzie akurat. Lecimy to dokończyć. Tą betoniarę już dzisiaj nie będę składał. Ja dzisiaj wyszedłem tak naprawdę na godzinkę, dwie i to więcej. Nie, nie. Wczoraj dużo popracowaliśmy. Co? Was to możesz już wyjść. Kury już u siebie. Mogę cię wypuścić. Dobra, chyba się nic nie stanie. Chyba nie wyjdą jeszcze raz, bo już się ciemno robi. Do przesady. A ja tu składam do końca. Zobaczmy tylko, czy ta uszczelka będzie podkładka. A, no jest, ok. Jak to z wami? Zawsze szybciej idzie. I zawsze szybciej coś znajduje. No dobra, zobaczymy się za chwilę. No dobra, można powiedzieć hura. Uwierzcie mi, hura. Naprawdę. Moi drodzy, naprawdę się namęczyłem przy tym. Aha, tam dwunastka. No i git. A tam już wkręcić to nie ma problemu. Wszystko mam, zobaczcie, wszystko mam uwalone. Totalnie uwalone w tym czarnym G. O właśnie w tym. Zaraz to musimy poczyścić. Tak, Boston? No nic, betoniara już będzie przynajmniej sprawna. W życiu bym nie pomyślał, że to tyle czasu zajmuje. Wymiana łożysk.
to ty i taki jesteś. Pizduś. Pizduś jesteś i tyle. Inny to by wymienił przez 15 minut. Ty zawsze masz 15 godzin. Okej. Niech wyschnie sobie to do kosza. Rękawiczki już też muszę do kosza niestety wrzucić. No jak tu posprzątać, jak tyle roboty, no? Przecież nie można posprzątać, jak się coś robi. Bo jak się posprząta, to czegoś się nie zrobi. No ja nie wiem, czego nie rozumiecie. To nie praca na etat. Praca na etat to wtedy się długo sprzątało, wcześniej zaczynało. No bo to wiadomo, przyjemność sprzątania. A tak to się jest taki zapierdziel, że kiedy to sprzątać? Sprząta się raz, dwa razy w roku i tyle. Tak nie ma kiedy posprzątać. Moi drodzy. Przecież to musi być robota zrobiona i to sprzątanie. Co ja wiertarkę odniosę z powrotem na miejsce, jak jutro będę jej szukał znowu. A tak leży gdzieś tam blisko. Dobra. Nie bierzcie tego poważnie. Sprzątajcie. Fajnie mieć posprzątane. Kiedyś ja też posprzątam. Dobra. Kurde, jajek nie wyciągnę z kurnika. A będzie ciemno. I kury będą siedziały. Jedziemy po te jajka. A teraz one jeszcze na zewnątrz były, zobaczymy. Żeby nie rozgniotły. Okej. Okay. Jak to wy? A, nie siedzicie. No i dobra. A, ty siedzisz. Ty siedzisz. No dobra, muszę jedno wziąć. Na drugim ona siedzi. Tak długo spacerowały przecież, że nie miały czasu jajka znieść. Na pewno. Jak wszystkie tam wyszły sobie na teren. Dobra, mamy jedno jajko. A tam leży drugie, tylko trzy jajka dzisiaj będą. Tak mi się wydaje. No nieważne. To jajko gdzie położymy? O! Tutaj, pamiętajcie, że tutaj kładę jajko. O! Tak, idzie deszczyk. No muszę coś zrobić tam. Żeby rano nie wyszły. Chociaż tylko przyłapać w dwóch miejscach. Na pewno dół. To kogut pewnie tutaj namieszał coś. Jak wy myślicie? No to koguta sprawka jest jak nic. Niemożliwe, żeby to tak cały czas pękało. Pękało. Dobra, jakoś to naciągniemy. Jakoś to było, nie? Mi się wydaje. Tu teraz nie wiem, czy to tu nam starczy, starczy. Się rozchodzi. No dobra. Może coś tu złapiemy. Dobra. A mówiłem już dawno, zrób na druta. Nie. Na. Zrobimy na ten. Na trytytki.
No i zrobiłeś na trycytki. Dwa razy. I nic to nie pomogło. Przecież wiedziałeś, że tak będzie. Tu dajemy ich wszystko. O! Kogut jeszcze na wieczór mu się zachciało deptania. Kogut! Mi tam wieczorem się nic nie chce. Jak to robisz? No dobra, przecież to nie musi być... aż tak zrobione, bo przecież to... nie w tym sensie. Już tutaj nie wyjdziecie. Ale trzeba pomyśleć nad furtką. No takie co to, takie otwieranie to... okay. No dobra, skończyliśmy to. Jakoś to wygląda, nie? Moi drodzy. Już teraz mam spokój na kilka lat. Chyba, że słupek wyleci w kosmos. To tak i będzie. A na razie już to wszystko. Co Britney? Britney? Okej, okay, wszystko mamy. Jajko weźmiemy sobie. Tak nasz dzień dobiegł końca. Dzisiaj krótko faktycznie. No i taki był plan, żeby krótko. Wczoraj kurde trochę sobie pochodziłem. Montaż też mi dużo zajął. Do prawie 5. No tak to wychodzi. Jak masz taki materiał. I co tam jeszcze? A, ja was już żegnam. Do wtorku. We wtorek się zobaczymy. Nie wcześniej. No chyba, że coś wypalimy, ale wątpię. Także do wtorku ja was żegnam. Trzymajcie się tam w zdrowiu. No i oglądajcie kolejny odcinek we wtorek. Dobranoc. Pa. No dobranoc albo dobrego dnia. Dobrego popołudnia. Dobrej niedzieli. Dara.